Cześć, witajcie z tej strony Kapsy 16 i witam was w filmie z ciekawostkami o Chico Benimon. Na wstępie tego filmu chciałbym dodać o tym, iż przyszły film będzie serii ciekawostki o aktorach, którzy wystąpili w filmie, serialu znajdującym się na Netflixie. Jeżeli chodzi o serię dotyczącą aktorów, którzy zagrali w filmie, serialu wyemitowanym na programie Nickelodeon, to postanowiłem się z tą serią wstrzymać. W tym momencie w prawym górnym rogu powinna wam wyskoczyć ankieta dotycząca o kim miałbym nagrać ciekawostki z serii Nickelodeon, ponieważ chciałbym wiedzieć o jakich aktorach chcielibyście zobaczyć ciekawostki. Ze wstępu to byłoby na tyle, a teraz zapraszam do oglądania. Chico Ferron Benimon przyszedł na świat 7 sierpnia 1994 roku. W wiosce o nazwie Amity Well, położonej w Long Island, w Nowym Jorku. Aktualnie ma 43 lata. O rodzicach aktora, jak i o rodzeństwie nie udało mi się znaleźć żadnych informacji. Pierwszy serial, w jakim wystąpił Chico, był w 2000 roku o nazwie Moesha. Aktor zagrał tam tylko w epizodzie o nazwie Płacenie Piper Gracz. Od roku 2002 do roku 2006 zagrał swoją pierwszą główną rolę Spencera Williamsa w serialu o nazwie Połowa i Połowa. Po tym serialu przez 6 lat poza filmem Niles Days The Movie grał w różnych filmach, serialach tylko i wyłącznie w epizodach bądź odcinkach. Jednakże od roku 2013 do roku 2015 Chico Benimon zagrał swoją drugą główną rolę Raya Prestona w serialu Nickelodeon Nawiedzeni. Został nominowany do nagrody NNACP Image Award. Jego ulubioną osobą wykonującą czynności twórcze i techniczne związane z muzyką jest aranżer o imieniu Rob Libous. Chico posiada swój singiel o nazwie Good Time. Jeżeli jesteście ciekawi jak brzmi, to w opisie tego filmu dam linka do odsłuchania go na SoundCloudzie. Ulubionym sportowcem aktora jest Renita Fitness. Posiada dwa kanały na YouTubie. Na pierwszym kanale posiada 71 filmów oraz 328 subskrypcji. Na kanale Chico Benimon możecie znaleźć filmy takie jak autorski teledysk aktora o nazwie LoFeF, materiały z meczy baseballa oraz materiał z serii The F-Zone. Na drugim kanale Chico posiada na aktualny moment 25 subskrypcji oraz jeden film. W tym czasie wyświetlają się wam statystyki z obu kanałów Chico, a w tym momencie wyświetlają się wam osoby, których zasubskrybował Chico na YouTubie. W tej ciekawostce przedstawię statystyki aktora na dwóch serwisach społecznościowych. Chico Benimon na swoim Instagramie posiada ponad 61 tysięcy obserwujących jego profil, a na Twitterze ma ponad 25 tysięcy obserwujących. Prócz serialu Nawiedzeni wystąpił również w 21 innych serialach i filmach. Dziękuję za obejrzenie tego filmu, mam nadzieję, że wam się spodobał. Nowe osoby zapraszam do zasubskrybowania kanału oraz zaznaczenia ikony dzwoneczka, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Do usłyszenia w materiale z ciekawostkami o Kegel Crest. Cześć!